Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie będę grał tylko i wyłącznie tym, co uda mi się znaleźć w ciągu 30 sekund od wylądowania na mapie. I ogólnie mam spoko koszulkę, co nie? Taka śmieszna. Ale oczywiście, zanim przejdziemy dalej, zostawcie taką właśnie subskrypcję, tylko że ona sobie leci w tamtą stronę. Pamiętajcie również o łapce w górę. No i jeżeli nie używacie jeszcze kodu Skiro w sklepie, no to możecie to teraz zrobić, będę za to mega wdzięczny. A teraz przejdźmy już do filmu. No to lecimy z pierwszą gierką i ogólnie przed odcinkiem zagrałem sobie kilka gierek na rozgrzewkę. I uwaga, szło mi nie najgorzej, więc mam nadzieję, że na odcinku też będzie mi szło w miarę dobrze. No i ląduję na Starka, żeby sprawdzić, jak mi idzie po prostu. Bo na Starku zawsze jest dużo osób, no to jest idealna miejscówka, aby po prostu sprawdzić, jak będę się strzelał, klepał i tak dalej. Oczywiście sławki założone, ja wyląduję może na tej pompie i teraz, uwaga, stoper ruszył, w sensie timer. 30 sekund odliczę teraz. Ogólnie jest przypał, bo nie mam nic dosłownie. Nawet matsu, co nie? Przecież ja pompą nie ugram, czekaj, czekaj, kolego. Kolego, kolego, no nie może być tak, że ja będę miał tylko szarą pompę. Dobra, leży kolejny, szybko, 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 leczenie, leczenie. Uff. Aha, w ciągu 30 sekund zginąłem. Teraz polecę na trochę spokojniejszą miejscówkę, ponieważ na Starku trzeba dużo biegać i w ciągu 30 sekund po prostu mało itemów zbiorę. Dlatego teraz ląduję na gasnących i może wyjdzie to trochę lepiej. Mam taką nadzieję, musi to wyjść lepiej. No liczę na dwie skrzynki w tym budynku i teraz uwaga, naciskam przycisk od timera i start. Dobra, nawet trochę za wcześnie, ale odliczanie ruszyło, 30 sekund. Jest jakaś broń, jeszcze pompa by się przydała i byłoby idealnie. No nie, nie ma broni tutaj, w sensie nie ma skrzynki. Dobra, leczenie jest. Tutaj jest pompa, no po prostu idealnie. I uwaga, pistolet jeszcze. Zostało mi 11 sekund. Czy ja cokolwiek zdążę zebrać? Nie, no nie ma takiej opcji, nawet tam już po prostu nie zbiegam. Nazbieram sobie jeszcze trochę materiałów. Na chillku. Właśnie, czas się skończył na zbieranie itemów. Oczywiście teraz się jeszcze uleczę i za chwilę lecę podjeżdżać ziomeczków. Siema byczku. O, o, dobra, dostał trochę, nie ma już kewa, a to jest najważniejsze. Siema, o. No to się popisałem tutaj, nie popisałem się w sumie. Mam 8 HP i mogę się aktualnie leczyć, więc jest serio słabo. Siema byczki. Siema aura, o, aura ma dużo HP. No i ma jeszcze, nie wiem, jakieś rybki, co nie. No, jeszcze nie dostała. Aura. No, aura się cały czas leczyła. No, nie ukrywam, że tak troszeczkę się stresuję. No, serio, w sensie przed odcinkiem szło mi o wiele lepiej, a teraz... No, widzieliście, ile ja strzałów tak jakby misnąłem na tą aurę. Totalnie nie potrafiłem jej trafić, ale nieważne. Teraz lecimy z kolejną gierką i... Może ta wyjdzie lepiej. Dobra, jest jakaś broń pode mną. A nie, to jest wędka. Okej, wędka, super. Tylko po co mi wędka? Timer ponownie ruszyłam skrzynkę, a w niej... Okej, jest PM. Mam tutaj gdzieś ziomka, pode mną, na 100% po prostu. Czekaj, tu jest chłop, dobra, mam go. Itemy, itemy. Szybko pozamieniam sobie wszystko, to wyrzucę. Nie no, potrzebuję jeszcze jakąś broń znaleźć. Mam ile sekund? 2 sekundy. No i koniec, tu jeszcze był pistolet, ale nie dałem rady go zebrać. O, pokonali się tam, nawet wiem gdzie. W tym miejscu. Witam kumpla, ej, kogoś tutaj słyszę, kogoś tutaj słyszę. Słyszę tutaj wielu ziomków, naprawdę wielu. No co tu jest nie tak? Jeszcze jakiś ziomek speców mi strzela i rzuca granaty. To jest taka akcja, że już nie wiem co mam robić po prostu. Kolejne granaty, to czemu nie? Ktoś tu zjada rybki nade mną, idealnie nade mną jest. O, o, no to fajnie, kumplu. Fajnie, kumplu. 1 HP mu zostało, 1 HP. No ta gra po prostu kusi mnie, abym poleciał na tego Starka. No dobra, no. Jak od tej strony leci bus, no to spróbuję raz jeszcze tutaj wylądować. I tym razem mam pewien plan, co mogę zrobić. Tylko tu jest jeszcze pompa do zebrania. W takim razie timer rusza i lecę po auto. Czy to słyszę gracza? Tak, tu jest gracz. Ale nieważne, nie strzelam do niego, nie zabijam go. Najważniejsze jest to, aby te itemy zdobyć. O, siema byczku. No, naprawdę. Dobra, mam go. Uff, zbieram wszystko i stąd zawikę robię taką jak nigdy. Szybko, szybko, szybko. Dobra, elo. Nie było mnie tam, nie było mnie na tej miejscówce. Ja chcę stąd po prostu uciec cały i zdrowy. Dobra, koniec czasu. Czy ja mogę się schować najpierw? Serce mi tak bije teraz. Ja stąd spadam, zebrać jakieś itemy. Aha, itemów już nie mogę zbierać. To zbiorę po prostu sobie materiały do budowania. W ogóle ognisk mogę używać, prawda? Czyli, o, na przykład jabłek też mogę używać, bo czemu by nie? Cyk,
użyj. Ej, całkiem szczerze, jeszcze nigdy nie zbierałem tak szybko itemów jak teraz. To była akcja zebrać itemy i później taktyczna zawijka. Ogólnie to bardzo szkoda, że nie mam żadnego movementu. Jak ktoś będzie mnie podjeżdżał, to będę miał lekki przypał, jakby nie patrzeć. Tutaj jest jakiś gracz z tego co widzę, okej. Aura, aura, ale teraz ją obiłem, nie no, trzeba ją podjechać, co? Halo, aura? Obiła mnie porządnie, co nie? Okej, jest niebezpiecznie. No ziomek tu jakiś po prostu napocony jest, co jest? Jak ja go w ogóle pokonałem? Ja przez ten odcinek tak się teraz stresuję, że to jest jakaś masakra. Proszę, aby za tą górką była ta przyczepa z siorbem, proszę. Jest przyczepa, nice. Zawsze w taki sposób można nabijać kewa, jak nie można używać potek, bo nie mam tych potek po prostu. Cyk i 200. Tutaj był jakiś ziomek przed chwilą, ale czy ja chcę się z nim klepać? Nie, ja nie chcę się z nim klepać, nie. Ej, co jest, co jest, co jest? On wbił do mnie. On wbił do mnie. Zabije mnie? Nie, raczej mnie nie zabije. Albo jednak. O, 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 nie wiem jak. Nie wiem jak to się stało, ale go zabiłem. No, jak taka muzyka gra w radiu, to od razu lepiej się gra. Twistik. No i po co strzelasz? I po co strzelasz? Co ja mu w ogóle zrobiłem? Jadę sobie, chilluję sobie, a on strzela. Trzeba trochę przykampić, żeby wygrać tę gierkę, co? Ktoś tu do mnie przyleciał i chyba wbija powoli na górę. Dobra, poszedł stąd. Ej, co jest? No dobra, idzie, teraz będzie kolejna strefa. Uwaga, jestem w kolejnej strefie. Nice. No jestem ciekawy, czy mi kolejna strefa jeszcze siądzie. Nie, nie siadła. Muszę trochę przebiec się. Tamten domek byłby okej, tylko tam chyba ktoś był niedawno. Okej. Generalnie zostało mi trzech ziomków. Jeden użył przed chwilą tam wyrwy i leci na mnie. Ok, no to. No to chyba pograne, o ile mnie zauważył. Nie mam pojęcia, gdzie on wylądował. Może gdzieś tutaj? Nie, no nie. Tam były przed chwilą strzały. Czy to jest dobry pomysł, że ja biegnę do strzałów? Chyba nie, ale spróbuję. Okej, tutaj jest helka, ziomek w helce. Czyli faktycznie były tutaj strzały. Tylko nikt się nie zabił, to po co on strzelał? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tam jest jeden, widzę go, tutaj jest drugi, który sobie lata. Niech oni się podjadą i ja zabiję tego ostatniego, który będzie miał mało HP. Witam, co tutaj się dzieje? O, strzelają się. Dostał sporo. Nie ma już kewa. Wiadomo, jak zawsze jestem taką trzecią osobą, która tutaj przeszkadza. I jest szansa, że ja wygram tą gierkę. Jest bardzo duża szansa na to. Tylko muszę uważać, bo oni mają leczenia, a ja niestety nie mam leczenia. Okej. Dobra, przebijam się tam. Nie no, trzeba jakoś zaraz pokonać. No leczy się. O. Easy as. Łatwa wygrana? Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie proste. Trochę kampienia, no i się udało. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się film podobał. W końcu udało się wygrać challenge. Tak, w końcu. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji wraz z dzwonkiem. Pa, pa. No i cześć.